Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. A oto ponownie w sumie już Darkest Dungeon. Na wstępie chciałbym tylko napomnieć o jednej takiej, no dosyć malutkiej, można powiedzieć, zmianie. Otóż, no jak wiecie, robimy tą przygodę samemu. I skończyła się ona w taki oto piękny sposób. Straciliśmy dwie postacie. Ale mimo to, w sumie, nie, ona się nie udała, chciałem mówić, że mimo to się udało, ale jak widać, gdzie to jest dziwne, była informacja o tym, że się nie udała, jakby to gdzieś się zgubiło. O, proszę, no właśnie jest, niestety. Dziwne, jakieś... Jakby jeszcze jakaś wyprawa była po tym wszystkim, ale... Dobra, nie kojarzę, żebym ją komuś robił. Nie wiem, może była, może nie. Mniejsza z tym. Tak czy siak... No niestety, straciliśmy bohaterów. Ja mam przygotowane wszystko. I dzisiaj, nareszcie... Idziemy walczyć z drugim bossem, znajdującym się w ruinach. Ruinę przygotowałem najlepiej jak mogę. Miejmy nadzieję, że proroka pokonamy tak po prostu, bo nie ukrywam, będzie to spore wyzwanie nawet dla mnie. Chociaż dobra, jakoś sobie poradzimy. To teraz na spokojnie zapasy. I dzisiaj swoją drogą też spróbuję trochę inny format. A nie, bandaż jeden tylko. W ten sposób, trzy klucze. Dwie wody święcone. Jedno laudanum, bo nikt nie wiadomo co i jak. Trzy łopaty? Nie, no dwie wystarczą. I prowiant. Prowiantu zawsze wolałbym wziąć trochę więcej, ale dobra. Tyle musi starczyć. Tak więc, no. Dzisiaj będę wycinał wszystkie jakieś takie nudniejsze rzeczy i podróże. Po prostu będziecie widzieć jedne walki, takie skompresowane, jakieś tam lepsze znaleziska czy coś. Tak więc wyruszamy, dostaniecie chwilę historii. A potem widzimy się już chwilkę później. Excavations beneath the manor were well underway when a particularly ragged indigent arrived in the hamlet. This filthy, toothless miscreant boasted an uncanny knowledge of my ambitions and prognosticated publicly that, left unchecked, I would soon unleash doom upon the world. Jak widać, prorok dużo się nie mylił. His mindless tittering reverberate maddeningly. O, ciekawe. No, dosyć prosto to będzie, żeby tam dotrzeć, tak więc, no, widzimy się przy pierwszej jakiejś ciekawszej bitwie, czy w sumie w ogóle przy pierwszej bitwie, ewentualnie w jakiejś tam sytuacji, gdzie trafię na coś ciekawego. No, długo łazić nie musiałem. Początek wyprawy i już mamy bitwę. Nawet nie będę... Może wymyślał jakichś szczególnych planów czy coś. Najprościej w świecie trzeba incestwić. 10 tu mamy. Dobra. Nawet nie ma co się bawić w jakieś dziwne mieszanie tym wszystkim, jakieś tam zatrucia i w ogóle. Lepiej najprościej w świecie ogłuszać, mordować, bić, zabić. Jak zwał, tak zwał. Dobra, jego się nie pozbędziemy, tutaj można się pozbyć. Co prawda ogłuszony, ale zawsze lepiej martwy niż żywy. Kill off. Łańcuch. No i do widzenia. Ta gra nie chce, żebym po prostu robił cięcia. Patrzcie, w zwykłej urnie mamy kadzidło pogromy nadrealnych. Ta gra mi po prostu nie lubi. Widzimy się po kolejnej bitwie. Powiem szczerze, była taka mało warta uwagi, więc pominam całkowicie ją. Zaraz trochę się już plancza, ale to jest inna godziny. No, tak więc widzicie, kolejny artefakt. Trudno nazwać artefaktem. No, ale kolejny aspekt rzeczy, które trzeba wziąć. Zobaczmy, co mam przy okazji w skrzynce. Pułapkę. Jak na złość nie wziąłem tego
pod zaraz. Dobra. Mhm. Tym razem wyjątkowo nie będę wycinał, jak już widzę. W sumie, że zaraz będzie kolejna bitwa. Chyba, że bitwa sama w sobie będzie mała godna uwagi. Trudno, woda święcona. Dobra, uwaga, uwaga i... Powiedziałbym, że szkoda czasu, ale... Niech będzie, że pokazuję więcej, bo potem będzie odcinek 10 minut dojście do bossa i pokonanie go. Dobra. Ale muszę przyznać, ta bitwa chyba jest nawet cięższa niż ta, która była tam wcześniej w pokoju. Ja zdecydowanie. Tam niby dostałem trochę stresa, ale poza stresem tak naprawdę nic. Nul. Zero. Tam wręcz nawet mniej niż zero. Dobra. Okej, okay. Dostał jedno obrażenie, o nie. I ten zbrojmistrz coś czuje, że będzie nie do zatrzymania, dobra. Nie musisz ulepszyć statystyk, weź go tylko stresu i... I swoją drogą chyba już niedługo będzie najwyższa pora, żeby ponownie ponazywać trochę bohaterów, więc... Jeśli macie jakieś pomysły, propozycje, cokolwiek, to dajcie znaka, może jakieś imienia, które byście chcieli, czy imienia, chyba bardziej imiona się mówi, które byście właśnie chcieli nadać postaciom, się akurat mnie też spodobają, trafią do gry i w ogóle. Wiecie, się wszystko zobaczy, dobra, zobaczymy jak to u niej. Nie ma za bardzo niczego takiego okropnego, to zobaczymy, czy coś dobrego dostanie. Bez przesady. O, w sumie dobrze. Cokolwiek chory? Nie. Ale tak czy jak syfilis usuniemy od razu, będzie spokój. Pochodni. No i kolejna. No i to się nazywa wyzwanie. Dwóch stresogennych. Zobaczmy, czy trafimy. Nie, ale go nie dobiłem. A szkoda. Dobrze, przyspieszenie. No niestety, stres. Chociaż nie będę ukrywał, ten stres nie jest wielkim problemem. Mamy Alrekina, który nawet dobrze sobie z nim radzi. Chociaż ono nie oznacza to, że mamy dostawać tyle stresu, ile tylko wlezie czy coś. Dobra. Okej, to jego żółć zadaje 3 obrażenia przez 3 tury, czyli łącznie 9. Tak naprawdę oni są już martwi, tylko nie w tej rundzie. Dobra, on się z tej rundy nawet. Ej, ścięcie. Nie muszę przyznać, dosyć odważnie podeszłem do tematu, właśnie za to, że nie mam uzdrowiciela w tej drużynie. Ale no nie ukrywam, jakoś tak nie czuję, żeby to było więcej potrzebne. Nie. W sumie to nawet nie powinno być potrzebne, patrząc na to, jak się komponuje ta drużyna. W sumie on może bronić wszystkich. Jego nie trzeba, bo on ma sam, no, samo uzdrowienie. Najpośpiej w świecie, no, nawet bez uzdrowiciela czuję, że to nie będzie wielki problem. W sumie w niektórych starszych grach nie było czegoś takiego uzdrowiciela, lecznicza magia czy coś tam. Po prostu jak było, tak było. Można było się leczyć tylko w szczególnych miejscach. No dobra, mniejsza z tym. Co my tu znowu mamy? Przyda się więcej pieniędzy. Ze złotem dali kucho, więc tym bardziej. Tego masz trochę. Ciesz się. Idź, zabra. Nie mam już niczego więcej, co by można było wyrzucić, chyba że poświęcić trochę szybkość u kogoś. Dobra, gościu, trzymaj, będziesz trochę wolniejszy, wiem o tym, wybacz, ale jest to w sumie konieczne. Dobra. A to widzimy się już przy następnych bitwach w sumie. Tak, tak chyba będzie najbezpieczniej i najlepiej. No widzicie, jakiego mam farta. No i mamy kolejne starcie, godne uwagi. Bandyci. Ale to zobaczmy, czy możemy którykolwiek z nich... Nie ma jak ich wyeliminować, więc rzucamy jeszcze tam we dwóch. Naraz. I tak.
Ty, drogi kolego, dalej możesz nieco to grać muzyczki. W sumie nawet po to ci tylko wziąłem, żebyś wzmacniał nas tym wszystkim. A jak cię przesuną, to żebyś chociaż, wiesz, mógł się zająć innymi sprawami. Niedobrze. A właśnie, swoją drogą jeszcze, patrzcie, żywność mi się kończy. Po raz pierwszy czuję po prostu niedostatek żywności, którą wziąłem na wyprawę. No co już bywa i tak. W jakim wypadku obóz będzie musiał być albo bardziej problematyczny, niż bym tego chciał, albo po prostu nie będzie obozu w ogóle. Dobra, wrócę tymi sztyletami. Martwi. Dobra, ten jeszcze nie do końca teraz, ale zaraz będzie. Więc to już nie problem raczej. Teraz jedyne co zostało to w sumie testa tego, czy... No... Czy poradzimy sobie z tym, że ona jest ranna. No, w najgorszym wypadku po prostu on będzie ciągle miał ją na obronie. Powinno jakoś wyjść. Dobra. 9. Dostaje C. Okej, jeszcze jeden cios i będzie po nim. I w sumie to jest nawet fajne, jak giną od zarazy czy od krwawienia. Bo trupów nie pozostawiałem. Dobra. Sztyletem na pierwszą niestety nie można, więc kill off im w dziada. Ty możesz się stresować. No, na drodze lepiej. I mamy coś, co znowu może się przydać. So too will resistance. Coś nie mogę powiedzieć. Dobra, papa Laudanum. I zobaczmy, co mamy w tej skrzynce. Dobra. No to zbliżamy się coraz bardziej do proroka. Miejmy nadzieję, że nie będzie to nasz... proszę, nie... Zaczęliśmy okazję na zarobienie sporej dawki różnych rzeczy. Super. Jeszcze tego brakowało. W sumie w tym momencie trzeba będzie zrobić ołtarz. I jednocześnie też właśnie, co oznaczam, w sumie, a w sumie jeszcze planuję trochę w swoich własnych słowach. No trzeba będzie dokonać tu obozu. Bo ten ołtarz, który tam widzicie, jest źródłem potężnego wzmocnienia w sumie obrażeń. I szkoda byłoby to po prostu wytracić. A tak, to proszę, dostań to hiena cmentarna i będzie nie do powstrzymania. Oj, dźwięki się... Pozwólcie, że naprawię. Teraz lepiej. Mam nadzieję, że długo to nie było zepsute, ale... dotarło do mnie teraz też już... zdeformowanie dźwięku. Więc miejmy nadzieję, że długo nie musieliście słuchać takich zepsutych. Dobra. Nie ubiję żadnego. A nie, jednak ubiłem. Super. Aha, no i oczywiście stres, bo jakby inaczej. A nie, gniecie sztyletem, tak, stresu już nie może. Z tej pozycji. Dobić jego? Nie, no trzeba ogłuszyć. To jest jednak istotniejsze, żeby nie dostać żadnych już ran. A ja go i tak dobiję. Prawdopodobnie. Nie, proszę, udało się. Mimo wszystko się udało. Brawo ja. Szkoda, nie ma podwójnego ogłuszenia. No to kill offem dziada. Dziękuję. I po robocie. Sukces so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Okej. Huddled together, furtive and vulnerable. Rats najgorszy. In a maze. W sumie i tak nie mamy żywności już na więcej, więc chociaż tyle, żeby się uzdrowili. Okej. I teraz w sumie pozostało już tylko jedna rzecz. W sumie decyzja, co robimy. Nikt nie ma choroby poza nią, jeśli się nie mylę. Ja, wszyscy zdrowi, więc
znaczenia, kto to dostanie i gdzie on. Mhm. Teraz tak. Ze stresem nie mam raczej problemu, więc jeśli już... Dajmy co. Ile mam jeszcze? 5, to potrzebujemy 3, on potrzebuje 4. Więcej ochrony dla niego, oczywiście. Dobra, to idziemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, fajnie, fajnie, ale dialogi nie są potrzebne. In Radiance may we find victory. Proszę, nie. Ja tutaj robimy buzowanie. A to nie jest ten ołtarz, o którym ja myślałem. Po prostu brawo ja. Mniejsza z tym. Widzimy się prawdopodobnie już przy proroku. Bo nic więcej, to ci tylko za nic już nie będzie. Mamy kolejną walkę, która może być chociaż delikatnym wyzwaniem, więc... niech i tak będzie. Pokażę wam ją. Jak widzicie, z życiem nie jest za dobrze. Wyobraźcie sobie, ten nieł wpadł chyba na trzy pułapki pod rząd, które no nie były u mnie pokazane, więc nie mogłem temu zapobiec w żaden sposób. No niestety wpadł. Trzeba było sobie z tym poradzić. Jakoś sobie radzimy. Chyba go tylko odstresować, żeby nam nie... no, nie zaświrował, bo jednak prorok, z tego co się orientuje, co... lubi stresować. Więc... no więc po prostu rozumiecie. Im niżej, tym lepiej dla nas. Dobra. Liczę na to, że będzie lepiej. Dobra. Atakuję tego, którego akurat może atakować bezproblemowo. Więc jest w sumie w miarę okej. Redukcja stresu dalej. A on zaraz zacznie się modlić do... gdzie tam kolikę się modli. I od razu się podleci delikatnie. Więc dobra. Mhm. Mhm, ciekawe. Ciekawe. Mimo tego, że mamy lekarza i mocno ryzykuje, patrzcie, nadal drużyna jest żywa. Jasne. Jedyny UFO się pierwszy, który nie może go trafić chyba. No dobra, poza nim. Rzucaj nożykiem, proszę. This expedition at least promises success. Dobra. Odkupiemy wszystko, co jest i... okej. Też trochę lepiej. A więc ostatnie dwie walki. Dobra, nawet wam pokażę, nie będę już nic wycinał. Odcinek akurat będzie... w odpowiednim czasie, mniej więcej. Dobra. Jest okazja, żeby pozbyć się dwóch stresogennych. No i oczywiście. Nie, bo po co? Po co mamy się pozbywać tych, którzy generują stres? Są w sumie teraz największym zagrożeniem dla drużyny. Dobra, prawie w sumie. Stres jest chyba mniejszym zagrożeniem tak naprawdę niż obrażenia fizyczne, które... bądź co bądź, niestety nie mamy jak zażegnać. Ale dobra. Spokojnie, damy sobie jakąś radę. Tacy przeżyli, obaj. A życia coraz mniej. Nie, no już mówiłem, sporo zaryzykowałem. No ale innego wyjścia nie miałem po prostu. Musiałem to zrobić. Więc dobra. Pozbądź się chociaż jednego. No zauważam, że jak ona dobije kogoś, w szczególności tym sztyletem, to wiem to, co stosuje. Fajna postać. Swoją drogą, szkoda, że mało która gra oferuje tak prawdziwy, pełen zakres do broni metalnej. Co wiecie, jest jakąś postacią, która by się skupiała na miotaniu sztylecików, daj na co. W sumie bardzo fajny pomysł. Niestety rzadko kiedy właśnie, jak już powtarzam, stosowany.
sumie to mogę powiedzieć, że jedna gra, którą tak kojarzę, że na pewno to umożliwiała bardzo dobrze. Tak z takich, przy których dużo czasu spędziłem, żeby nie było. Na pewno jest to, jeśli chodzi o planszówki, Descent, druga edycja. Chociażby chyba Sword and Sorcery. Jeśli chodzi o gry komputerowe, to w sumie nie spotkałem się z tym jakoś szczególnie. Więc dobra, w sumie nowym Termline. Zwracam się go nowym tak po prostu. I proszę, gra nas ratowała przed ewentualną głodówką. Na mapie jeszcze dwa obiekty, dwie znajdźki. Nie zarobimy dużo. Nie będzie to złoto wymieni na posągi. Pierwsze są potrzebne, bądź co bądź. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Pewnie będę tego żałował wcześniej później. No proszę. Mimo wszystko gra pokazuje do nas swoją wciągniętą dłoń. Mówiąc, ja ci pomogę, nie przejmuj się. Mimo tego, że jest tak, jak jest. W sumie teraz najważniejsza rzecz, która mi w sumie została. Nie jestem pewien, co, jak, gdzie, że tak nazwę. Ale no. Dobra, to wracając. Się trochę skupiłem na niczym w sumie. No ale wracając. Jeśli pokonamy dobra, znaczy nie jeśli, tylko podczas walki z prorokiem, moim głównym celem, powiem szczerze, będzie zniszczenie ławek, którym towarzyszą, zanim można nieźle się je wzbogacić. Oczywiście. Jasne. Musiało ją po prostu. Tak, ona rzuca szkletami. Reszta stara się jak najszybciej pozbyć ławek. On wzmacnia. Tak, tylko jak tam zabrano nami, dużo. Dobra, najpierw tutaj, bo to najłatwiej. Dla mnie było on pierwsze, co musi dać obronę na nią. Widać, że ona będzie atakowana przez coś, więc w ten sposób to na niego spadnie, nie na nią. Okej. Okay. Niestety go ogłuszyło. Luzowanie. Ale co? Nie mówcie. Nie mówcie, że od tak po prostu... No, chamstwo po prostu. Nie po to się zarzuca gardę. Chyba to dlatego, że jest ogłuszony może. Nie wiem. Jak spore problemy teraz tu w sobie wchodzą, że mogę stracić jeden z motarnów, w którym tak dużo zainwestowałem. Jak się zepsuł? No, a i przez zepsuty dźwięk teraz rzuciłem w ławkę. Super, po prostu. Nie, 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 nie wierzę. To był błąd. Bardzo duży błąd. Gdzieś czuję tak bez jakiegoś porządniejszego lekarza. Prawdopodobnie to już oznacza koniec naszej drużyny. Dobra, wrócę tymi swoimi strzałkami. Dobra, sens. Garda na nią. Tak długo jak nie jest ogłuszony, to mamy spokój. I ty musisz się modlić, do czegokolwiek tam się modlisz, żeby przeżyć. Na oku. I stres chyba. Tak. I ogłuszenie. I gruzowanie. I ponownie trzeba będzie to zrobić modlitwę. A, jeszcze prognoza, która może go zabić. Nie wiem, jak to wyjdzie.
Nie, musimy rozbijać ławki. Im szybciej rozbijemy, tym lepiej dla nas. Teraz już jest ideal. Dobra. To już jest strzałkami, bo w sumie jego trzeba jak najszybciej wybić, a ma dużo życia, więc takie pojedyncze mocne uderzenia nie robią na nim aż tak wrażenia, jak powiedzmy takie zatrucie, które będzie się łączyło i łączyło. Pomsta. No, super! Czemu ja normalnie to przeczuwałem? Ja normalnie to przeczułem, jak tylko zobaczyłem te wrota śmierci. No cóż. Damy radę, jakkolwiek ciężko by nie było, musimy dać radę. Oj, trudno, straciłem chwilę cmentarną, ale spokojnie. Jeszcze odzyskamy odpowiednią, wcześniej czy później. W razie tylko, że przedmioty trzeba będzie wziąć. 120, nie. Nie ma co się skupić na ławkach, trzeba po prostu ubić gościa jak najprędzej. To znaczy tylko tyle, co w sumie to, że nie ma co stresowywać. Stres będzie już z nami ciągle. On tylko on musi się modlić, kiedy jest na wrót śmierci. A oni muszą bić non-stop. Prognoza, okej. Może nie zginie od zatrucia. Dobra. Żniwa. I dawaj, osłabiej, jak i... gdzie? Ta gra mnie naprawdę nie lubi ostatnio. Nie. To koniec, powiem wam szczerze, to jest koniec. Zrobiłem te same błędy, które robiłem ostatnio w sumie. Nie, muszę się pozbyć proroka, im szybciej to zrobię, tym lepiej dla mnie. Już nie jakieś ławki, nie jakieś coś, po prostu czyste obrażenia w proroka, ile wlezie. 14. Jest martwy. Kosztem dwóch bohaterów, ale jest chyba martwy. Nie, jeden. No i gruzowanie za darmo, oczywiście. Nie. Okropnie. Niestety dwie ławki nie pokonaliśmy. Więc chyba nie dostaniemy z nich drewno. Nie. Teraz jak to wszystko pomieścić? Pierwsza sprawa, wyrzucamy to, co będzie najmniej warte ze wszystkich. Łopata, bierzemy odłamek ławki. Bo on jest dużo wart. Zamiast tego bierzemy co? Zamiast kluczy to. Mnie ogłuszeń jeszcze by się przydało jakoś uratować. Inne drogie, cenne rzeczy. Super. Jakiś mam naprawdę zły dzień. Tu mi się psuje audio, tu coś, tu coś. Został w sumie z tych cennych rzeczy do wzięcia kamień krwawień, ale... bez czego? Nie, niestety. Muszę go pozostawić. No i mamy kolejny sukces. Ale okupiony jaką ceną? Moim zdaniem zbyt wysoką. No cóż, poleciałem trochę na chciwość, na... albo to się uda, czy coś, albo nie powinno być aż tak źle. Niestety... straciliśmy dwóch cennych bohaterów. To nie ma co się martwić. I was lord of this place before the crows and rats made it their domain. U. Czy wy to widzicie? Szczęście się uśmiechnęło. 20 odłamków w zamian za kogoś takiego? Wiele. To fight the abyss, one must know it. No cóż. Szczęście w nieszczęściu. Tu mamy chociaż jednego. Tortured and reclusive,
This man is more dangerous than he seems. To pora w końcu ulepszyć już chociaż to, żeby rekruci przychodzili na wyższych poziomach. Ale patrzcie na to. Gościu ulepszony na maksa w każdej dziedzinie. Wow. Mamy, jak już mówiłem w sumie, szczęście w nieszczęściu. To chyba będzie tytuł nawet dzisiejszy. Trudno będzie odrobić stratę, której zaznaliśmy, owszem, ale... W sumie jeszcze trudniej byłoby uzyskać takiego bohatera, tak po prostu. No cóż, w takim też wypadku... Następne podejście będzie... Prawdopodobnie już jakąś wyprawę ciekawszą, jeśli uda mi się znaleźć coś wartego uwagi. Albo weterańską, jeśli zgromadzę weteranów. Albo nie wiem co. A zresztą napiszcie, co wy o tym sądzicie. A ja w sumie się ponapawam tym, że mamy legendarnego okultystę, który jest, mam nadzieję, gotów na wszystko. Ale patrzcie, te jego talenty są moim zdaniem nawet bardzo dobre. Niby tutaj takie trochę, ale... No, dobra, starczy tego. To by było tyle, dziękuję, no i trzymajcie się. Hej.